Drogie Krasnale, witam Was w nowej grze i prawdopodobnie w nowej serii na kanale Krasnoludzkie Opowieści. Jeszcze nie wymyśliłem nazwy do tej sagi, no ale właśnie, gramy w Sky Saga. Sky Saga jest grą, której dostałem zaproszenie do alfa, zresztą bardzo wielu Polaków dostaje zaproszenie do wersji alfa, więc czemu nie skorzystać? Jest to nowa wokselówka, taka troszeczkę wersja Minecrafta nastawiona bardziej na przygody i na dużo innych aspektów, których nie było w Minecrafcie. Dużo bardziej dynamiczna jest ta gra, co sprawi, że no może będzie to coś ciekawego. Dzisiaj będziemy przetestowywali, na pewno widzieliście mnóstwo filmików już na YouTubie z tym początkiem gry i tak jakby no ja spróbuję Wam przekazać swoje pierwsze odczucia i wrażenia z tego, jak rozpoczynam grę. Nie zagrałem w ogóle w grę, tylko tyle, że stworzyłem postać, którą tutaj widzicie, tego wspaniałego Mentiego, który jest smoczkiem najwyraźniej. Nie pokazałem Wam kreacji postaci, dlatego że kreacja postaci w moim wykonaniu trwa około 4 dni. Żartuję oczywiście, ale trwa to długo, bo zawsze byłem fanem personalizowania wszystkich szczegółów w postaciach i bardzo, bardzo długo na tym spędzam, więc byłoby to dla Was po prostu nudne. Teraz już tylko biorę łyk kawy i wchodzimy do gry i zobaczymy, czym właściwie jest Sky Saga. Ok. Tak wygląda gra. Nie grzebałem specjalnie w interfejsie, nie grzebałem w ustawieniach. Wiem tylko, że ustawiłem wszystko na ultra po to, żeby wyglądało awesome i chyba wygląda awesome. Ta seria to będzie odrobinę let's playa tak naprawdę. Mimo, że ja nie jestem fanem let's playa, ale tak jakby tutaj będziemy powoli patrzyli, jak co wygląda. Co to są? Grzybki. Czy ja po nich przechodzę? Ale fajnie. Ups. Jesteśmy wysoko, jak widzicie. Jesteśmy na swojej startowej wyspie. Gra polega na tym, że zaczynamy na pewnej wyspie, której musimy tutaj wykonać szereg zadań i w ten sposób możemy uzyskać dostęp do świata zewnętrznego i do różnego rodzaju przygód. I dokładnie tutaj będziemy starali się to zrobić. Na razie, jak widzicie, oglądamy, patrzymy, co jak wygląda. A wygląda to nieźle. Ja oczywiście już wiem, co chcę tutaj zrobić, jeżeli chodzi o budowlę, ale to na pewno długo czasu zajmie. No dobrze, teraz po kolei wykonujemy zadania. Jak widzicie, grę ustawiłem specjalnie w języku polskim po to, żeby Wam też się wygodnie to w jakiś sposób oglądało. Natomiast jeszcze są braki w tym języku polskim. Jak chociażby zobaczycie po lewej stronie ekranu, mamy misję, żeby otworzyć swój plecak, no ale musimy, tak jakby jest napisana po angielsku, więc za chwilę to będziemy robili. Podejdziemy jeszcze do kurczaka i zajrzymy na kurczaka, jak on jest wykonany. No pięknie, gra wygląda absolutnie pięknie, rewelacyjnie i po prostu aż chce się ją oglądać. To jest nasza startowa wyspa, więc ja tutaj nie będę zabijał swoich kurczaków i owiec, chyba że będę głodny, ale nie wiem, jak to wygląda. No dobra, zbierałem tutaj strasznie dużo ostrych kamieni, więc zobaczmy, co można z nimi zrobić. Z tymi kamieniami mogę zrobić... O, tutaj jest, wybierz... Zostaw to, odłóż to. Wybierz przepis. Kamienny kilof. Jeden... Potrzebował trochę drewna i ostro odłamek skały, to już mam. A co to jest? Dokończ szkolenie albo blokować ten przedmiot. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Strzały. Dobrze, nie wiem, co mam dokładnie zrobić. Jeszcze raz przeczytajmy, co to jest za misja. Open your rucksack and drag the sharp... Aha! Czyli to ma być wykorzystane jako przedmiot, który będziemy kopali. Bardzo proszę. Wciskam jedynkę, nic to nie robi. Jedynka, a i teraz mam pyk i pyk. Dwa ostre kamienie, piękne. Możemy poprawić to za pomocą zbierania drewna. Czy to jest drewno? Aha, lewa ręka to jest lewa ręka. Wiecie co, ja bym to podmienił. Jeżeli nie macie nic przeciwko, to szybko podmienię, bo się będę strasznie mylił. Sterowanie. Aha. Interfejs użytkownika. Nie? Czyli na razie nie mamy takiej możliwości. No dobra, to się będę musiał po prostu przyzwyczaić. Ale co my zabraliśmy? My zabraliśmy teraz jeden gruntodrzew log. Dokładnie tak, zebraliśmy jeden gruntodrzew log i możemy teraz stworzyć kamienny kilof. Co ja muszę zrobić, żeby to stworzyć? Okej, aby dowiedzieć się więcej, naciśnij C. Utwór zadania osobiste, rękodzieło, kamienny kilof, narzędzie uzbrojenie. Rękodzieło. Nie, ja tego nie chcę. Nie chcę. Jak z tego wyjść? Jeszcze raz. And then handcrafting menu to make a stone pickaxe. My loot, my quests, my emotes. To nie jest to. Dobra.
Tutaj mamy rękodzieło i to jest to. Aby to stworzyć, potrzebujemy zrobić... Jeszcze nie wiem, dajcie mi chwilę. Jeszcze nie wiem. Muszę znaleźć tę opcję. Powinno być to dosyć proste i intuicyjne, natomiast ja jak najwidoczniej mam z tym problem. Z przyjemnością zrobiłbym kamienny kilof, tylko nie wiem czego on wymaga. Zobaczmy jeszcze tutaj. Ostrzy odłamek skały to już mam i log mamy. Koszt coś tam, ten prymitywny kamienny, dowiedzieć się więcej C. Opis. Utwór zdania osobiste, nie ma teraz na to potrzeby. Chciałbym to po prostu zrobić, stworzyć. Dobrze, dalej nie wiem jak to zrobić. Trzecie podejście, co to jest F? F to są moje wyspy. Q to są moje questy. Z przyjemnością bym go zrobił, gdybym wiedział o co tu chodzi. A tutaj jest wytwórz. To weźmy R. Mamy jeden lock, mamy jeden ostry odłamek skały. Ale nie mamy możliwości wytworzenia tego z powodu, że... Nie wiem. No dobra, poszukajmy jeszcze. Weźmy sobie z powrotem te przedmioty do ręki. Chyba, że to musi być, żebym to miał w jednej ręce tak. W drugiej ręce tak. Nie, no to wezmę drugie sobie tutaj. Tak. Tego dalej nie mogę wytworzyć. No to na razie pozbieram wszystko, co jest dookoła. Może muszę mieć czegoś więcej, może jest jakiś błąd w tłumaczeniu, w opisie. Na razie kamienia nie będę rąbał. Drzewa sobie nie będę robił, bo jest piękne drzewo. Kwiatka zniszczę. Kwiatka zniszczenie mi dało coś, czego nie mogę podnieść do końca. No, widać, że gra jest jeszcze w alfie. Właśnie, i tego nie powiedziałem wam, drugie krasnale. Wszystko, co widzimy, jest wersją alfa. To jest alfa 8.0. I chciałbym, żebyście wzięli sobie poprawkę na to, że wszystko, co tutaj widzimy, może ulec zmianie i prawdopodobnie ulegnie zmianie. Dlatego nie przywiązujmy się do niczego, co tutaj jest i nie traktujcie tej gry jako coś, o Jezu, jak to wygląda beznadziejnie, bo to będzie wyglądało lepiej, tylko potrzebuje trochę czasu. To potrzebuje troszkę czasu. Mam nadzieję, że to nie wyskoczyło wam, ta wiadomość. Nie, nie wyskakują wam te wiadomości, natomiast pewnie słyszycie dźwięki. Zaraz będziemy się tym zajmować, może zrobimy małe cięcie, jeżeli to będzie nam przeszkadzało. Moje antywirusy coś tam mają problem. Gra ogólnie ma problem z antywirusem. Jakbyście mieli problem z uruchomieniem, to pamiętajcie, żeby na chwilę wyłączyć antywirusa, wtedy gra wam się uruchomi bez żadnego problemu. No dobra, biegam bez sensu, zbieram ziemię, zbieram trochę drewna. Jeszcze trochę zbiorę, bo lubię. I chcę grzyba zebrać. Tam widzę grzyba, ja zawsze chciałem zbierać grzyby. Jaki mamy pomysł na tę grę? Na razie, tak jak mówię, przedstawię wam swoje pierwsze wrażenia, o co tu chodzi, jak to wygląda i dlaczego ta gra jest taka, a nie inna. To jest taka bardzo podstawowa wyjściówka. Natomiast zaraz potem będę tak jakby już realizował konkretne cele. Będziemy sobie wyznaczać jakieś misje, jakieś pomysły na rozgrywkę i będziemy realizować kampanię. W tej grze nie ma krasnoludów, niestety ta gra ma ten duży błąd i jest minusem, dlatego gram smokiem i stwierdziłem, że fajnie będzie powrócić do starych czasów, do czasów, kiedy rozpoczynaliśmy ten kanał, kiedy zaczęliśmy z kubicznymi klimatami, jeszcze w Minecrafcie i spróbujemy stworzyć sobie statek, galeon. Myślę, że to będzie fajny pomysł i że to będzie coś innego, nie widziałem na razie dużo takich kreacji u graczy innych, wezmę łyk kawki, jeżeli nie macie nic przeciwko. Nie widziałem nigdzie na zdjęciach, na screenach, na niczym innym, także spróbujemy stworzyć galeon na swojej startowej wyspie. A co z tego wyjdzie, to oczywiście czas pokaże i zobaczymy, co możemy zrobić. No dobra, spróbujmy jeszcze raz wejść do tego. To nam nie chce pomóc. Mamy dużo przedmiotów, ale to nam nic nie daje. No dobrze, to tutaj możemy zrobić strzały, tutaj możemy zrobić log pile, czyli tak jakby zbieraninę drzew. To nam nic nie pomaga. O, przeciągnij te przedmioty, aby do rozmontowania, przeciągnij te przedmioty do naprawy. To też nie jest to. Nic z tego mi nic nie daje. Tutaj wiem, że mam to. Ostrzy odłamek skały. A, Menti jest idiotą. Dobra, już widzimy. No dobra, zajęło nam to około, teraz patrzę na nagranie, myślę, że około 5 minut zajęło mi wymyślenie, jak to zrobić. Wytwórz kilof. Jasne, że tak, ja chcę mieć kilof. Dawaj mi go do lewej ręki. To znaczy do prawej, właściwie to nie wiem. A to ja chcę drugi od razu, wytwórz. Ciach, dwa kilofy mam. No i z takim czymś możemy śmigać, no. Widzimy, że się powoli ściemnia, będzie ciemno. Mam nadzieję, że gamma jest ustawiona na odpowiednim poziomie, ale wygląda przyzwoicie. I mamy znaleźć swoją teraz podziemną pieczarę. Pieczara jest bardzo dobrym określeniem na legowisko smoka, jakim ja jestem. Dzielny Menti jest w końcu smokiem.
Zobaczmy, jak to wygląda. Widzimy, że cienie troszeczkę jeszcze tutaj grają. Ależ tu jest pięknie. Jeszcze myślę, że można dużo poprawić, jeżeli chodzi o cienie. Natomiast no jest to ciekawie. Mind glowing keystone fragments from the wall in the underground chamber. No dobra, to weźmiemy sobie to. Pyk. Aha, musimy ich 5 zebrać. No dobra. Widzę, że tutaj będzie dużo kopania i to będzie nam trochę zajmowało. Nie ma problemu. Ja lubię kopać. Szczególnie jeżeli uda nam się ściągnąć jeszcze parę osób do tej gry, to będzie fajne, jeżeli uda się tutaj grupą tak jakby tworzyć tę wyspę. Albo nie tylko tę wyspę. Dobra. Use the standing stone to open the map section. Choose your first adventure. Standing stone. To jest to? Tak. Naciskam E. Moja pierwsza przygoda będzie miała miejsce w ruinach. W ruinach lasu. No raczej, że jestem zadowolony. Skaczemy. Pięknie ta gra wygląda. Kochani, jestem absolutnie przeszczęśliwy, że możemy coś takiego zrobić i realizować wspólnie cele w tej grze. Teraz możemy zagłosować, co nam się bardziej podoba, który picture. No to mi się podoba ten. Głosuj. Będziemy głosować, będziemy aktywni. Chcemy zdobyć konto VIP. Co my tutaj robimy? 3 matching crystals to repair your damaged airships. Muszę znaleźć 3 takie same kryształy. Nie wiem, jak wyglądają kryształy. To rozumiem, że tego nie mogę zmajnować. Mam tylko 2 pikaksy. Jeżeli znajdę przeciwników, to się ich boję. Biorę to. Biorę to. Nie wiem, co to jest, ale biorę. Pyk. A kto powiedział, że tylko 3? 3 to dopiero początek. Czy mi się w jakiś sposób niszczy ten kill-off? To jest pytanie numer 1. Pamiętajcie zasady z Minecrafta. Nigdy nie kopiemy bezpośrednio pod sobą. Okej, mamy 1000 życia, mamy dużo błyskawicy, cokolwiek to oznacza. Czy to jest siła magiczna, czy to jest... Mówię o tych paskach, które znajdują się bezpośrednio nad paskami uzbrojenia. Czy to jest w jakiś sposób nasza energia? Może jesteśmy głodni? Dobra. Namajnowaliśmy czegoś, mamy tutaj na minimapie misję. Czy ja bym chciał to sobie wziąć? Wziąłem sobie to. To ja to biorę. Korzenny Iron Chunks dodano do kroniki. Korzenny Iron Chunks, okej. Okay. To chyba nie jest do końca. Dobra, to nie niszczy w takim razie na razie. W takim razie na razie idziemy do przodu. Muzyka jest fajna, ale muzykę chyba muszę troszeczkę przyciszyć. Opcje, dźwięk i troszeczkę musimy ją ściszyć, żeby to było... Zapisz, coś się dzieje. Jezu! Szku! Wielki wilkor mnie atakuje, a ja nie mam miecza. Dobra, będziemy go bić. Strajfujemy. W takich grach to zawsze strajfowanie ma sens. Pyk! Wilk został pokonany, nowy medal odblokowany i mamy zielony kryształ. Drugi zielony kryształ. I trzeci zielony kryształ. To chyba o to chodziło, żebym zebrał takie kryształy. No pięknie. Press one, activate your Fairhaler? You can use this device to teleport to home. Ja nie chcę, ja chcę to pomajnować trochę. Ile tu jest dobra, zobaczcie. Zapomniane ruiny, czyli zostało odblokowane. Czy to był tak jakby boss tej krainy? Czyli to jest kraina, w której tak jakby rozpoczynamy dopiero rozgrywkę. Ale zobaczcie, jakie to są piękne rzeczy, które można zmajnować. I kryształy są. No dobra. Umówmy się, że w pierwszym odcinku nie będę majnował wszystkiego. Że w pierwszym odcinku jeszcze sobie damy troszeczkę spokoju i no siema! No jasne, że w pierwszym odcinku otworzymy sobie jeszcze najpierw skrzynkę. Jak to się robi? Wielka skrzynia skarbów. Wszystko biorę. Weź wszystko. No raczej. Ha! Ale nie dostałem chyba, co tutaj jest. Grzyb. To nie fragment kamienia i różne rodzaje kamienia. I bawełny. A czy ja mogę samą skrzynkę zmajnować? Potrzebujesz mocniejszego narzędzia, aby wykopać tego typu blok. No dobra, to będziemy sobie powoli robili lepsze narzędzia. Tak jak obiecywałem, muszę kichnąć kresę, ale... Bardzo was gorąco przepraszam. Ojejku. Takim jestem, takim chętnym smoczkiem. Tak jak mówiłem, krasnale, nie będę teraz majnował wszystkiego, co bym chciał, chociaż nie ukrywam... O Jezu, ja to chcę. Oj, tak, mam to. To są kości. Świetnie. Nie będę wszystkiego zbierał tutaj, co bym bardzo chciał, bo to będzie wybitnie nudny odcinek, natomiast wierzcie mi, że będzie dużo zbieractwa w tej serii. Jeżeli macie jakiś fajny pomysł na nazwę tej serii, oczywiście będzie to mile widziane. Jeszcze zobaczę, co mogę zrobić w trakcie edycji. Okej, zgodnie z instrukcją używamy przycisku F, aby teleportować się do miejsca katastrofy.
A robimy to jak? Tak. Mam nadzieję, że mogę tutaj jeszcze wrócić. Bo jeżeli nie, to będzie mi smutno wybitnie. Ale myślę, że gra jest na tyle inteligentna, że pozwoli mi tutaj wrócić. Wygląda świetnie, wygląda fajnie. Na ustawieniach ultra, mimo że nie mam jakiegoś super rewelacyjnego sprzętu. Mam porządny sprzęt, nie zrozumcie mnie źle. Ale super rewelacyjnego sprzętu. Jestem w stanie użyć opcji ultra i dzięki temu wygląda to bardzo fajnie. Mamy pierwszy poziom odkrywcy i mamy też w tej chwili 15-16 minutę rozgrywki, także za chwilę będziemy kończyli ten odcinek. To będzie odcinek tak jakby introdukcyjny, ale za chwilę wrócimy do nagrywania. Ja nie chcę przerwać tak jakby teraz, bo stracę flow, stracę jeszcze to poczucie magii, a chyba to jest najfajniejsze właśnie, że ja czuję, że naprawdę tutaj coś fajnego nam się dzieje. Dobra. Zobaczmy jeszcze szybko pod koniec tego odcinku. Zreperuj uszkodzony sterowiec. 3 kryształy. Bierzemy te kryształy i przeciągamy je tutaj. I w ten sposób reperujemy go. I mamy skrzynkę. Mamy piękny sterowiec. Jaki jest piękny. Mamy go wykorzystać do tego, żeby udać się do miasta światła. Pierwszego światła. Ok, tak zrobimy. Jeszcze tylko zobaczymy, co mamy w poczcie. I w ten sposób skończymy ten odcinek. Pierwszy odcinek podniebnej sagi. Może tak się nazwiemy? Po prostu, podniebna saga, bo w końcu Sky Saga. I wrócimy zaraz do nagrywania w kolejnym odcinku. W międzyczasie zobaczmy, co tutaj mamy. Dostaliśmy Gildia Odkrywca, poziom pierwszy osiągnięty. Congratulations, Matthew, have achieved Odkrywca Rank 1. I mam sobie wybrać jeden z prezentów. Weźmy ten od lewej, bo to od serduszka. Dostaliśmy Explorer Marks 10, czyli to jest tak jakby nasza waluta. Weź wszystko. I wrzucamy wiadomość. Super. No dobra, Kasnale. To jest nasza wyspa, to jest początek naszej przygody w podniebnej sadze. Jesteśmy dzielnym smokiem, który w następnym odcinku będzie ruszał do miasta pierwszego światła. Super, bardzo się cieszę. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że gra wam się podoba i że będziecie chcieli odkrywać ze mną jej tajniki. I teraz małe cięcie, tak jakby koniec odcinka dla was, a dla mnie za chwilę będzie początek następnego. Do zobaczenia, czołem.